witamy Państwu. Nazywam się Andrzej Gadamek, jestem pracownikiem umysłowym. Proszę Państwa, jak widzicie na znaku, jestem w miejscowości Knyszyn. Ja się dowiedziałem, że pan Paweł z Knyszyna ma 40 nieopublikowanych filmów z panem Krzysztofem Kodunowiciem. I będę się starał jego namówić, żeby opublikował te filmy. Ewentualnie będę go starał się namówić, żeby odsprzedał mi te filmy, nawet za duże pieniądze. Bo to jest, jakby to ująć, to jest dobro narodowe, jakby dziedzictwo, gdzie by szkoda było, żeby ludzie nie obejrzeli tych filmów. Bo naprawdę to jest wielka strata dla społeczności. Gdzie naprawdę z panem Kononowiczem filmy to jest coś cudownego. To jest naprawdę wybita twórczość pana Krzysztofa, gdzie można się dużo dowiedzieć. W dobie takich, teraz mamy pandemię, no niestety jest duża oglądalność, dużo ludzi ogląda te filmy z panem Krzysztofem. I szkoda by było, żeby po prostu nie przyjęli tych jego mądrości, jego planu, jego trybu życia, żeby nie poznali. Po prostu, wiedzą Państwo, to nawet jestem skłonny zaapelować do pana ministra kultury i oświaty, żeby objął pana Krzysztofa jakimś programem, gdzie by dostał dotacje do swoich filmów, gdzie by po prostu mógł się bardziej rozwijać. Bo to naprawdę byłoby szkoda, żeby po prostu ludzie takiego fenomena nie mogli oglądać, nie mogli słuchać, co on ma mądrego do powiedzenia. No i naprawdę to by dla kultury, dla kultury narodowej to by była naprawdę duża strata. Gdzie może za parę lat by się okazało, że to naprawdę są trafne pomysły pana Krzysztofa. Gdzie pan Krzysztof jakby wyprzedził dobę czasu i po prostu wychodzi jakby z planami na przyszłość. Gdzie to może być naprawdę bardzo, bardzo trafne. Gdzie mogą skorzystać także na nasz rząd, gdzieby ktoś mógł zmienić w swoim postępowaniu. Dlatego apeluję, nawet widzowie, jak możecie, też napiszcie coś od siebie, żeby pan Paweł udostępnił te filmy, żeby ta nasza polska rzeczywistość się zmieniła, żeby posłuchać kogoś inteligentnego, mądrego, który naprawdę ma cudowne pomysły. Ja sam osobiście bardzo dużo ludzi znam, którzy naprawdę doceniają postać pana Krzysztofa, gdzie naprawdę starają się jakoś jego wspierać. Dlatego ja też apeluję do innych ludzi, żeby po prostu pana Krzysztofa nie szydzić. Może jest wspaniały człowiek, który naprawdę zasługuje na dużo szacunku i na pomoc od widzów, żeby po prostu nie czuł się samotny, żeby z niego tam nie szydzić, bo on ma jakieś odrębne, może swoje takie indywidualne pomysły. Ale to są pomysły naprawdę bardzo dobre, gdzie naprawdę dużo ludzi może na tym skorzystać i zachęcam do oglądania filmu z panem Krzysztofem jak najwięcej. Ja go będę namawiał też do nagrywania jak najwięcej filmów, żeby przekazać tą mądrość, nasze dziedzictwo narodowe dla społeczeństwa. Żeby to nie było tylko dla użytku własnego, ale też, żeby wszyscy to mogli obejrzeć. Dlatego jeszcze raz apeluję Państwa o wsparcie pana Krzysztofa i być może też bym prosił o wsparcie moje u pana ministra oświaty, żeby coś z tym zrobił, żeby objął pana Krzysztofa programem ochrony jakby dobra narodowego. I żeby mógł jakoś wspomóc finansowo, żeby pan Krzysztof mógł jak najwięcej przekazać tego dobra narodowego dla reszty społeczeństwa. Dziękuję Państwu, miłego dnia.